krok za krokiem, aż do Jasnej Góry. We wtorek rano z Cieszyna wyruszyła piesza pielgrzymka do Częstochowy. Coroczna tradycja pielgrzymowania gromadzi wielu pątników z naszego regionu. Niosą ze sobą intencje, modlitwę i wiele pozytywnych emocji. Jednak tak jak owce pasterza, pielgrzymi potrzebują przewodnika, najlepiej pełnego radości i werwy do działania. Szczęść Boże, ksiądz Łukasz Kubas, przewodnik, organizator 33. pieszej pielgrzymki z Cieszyna na Jasną Górę. Po raz drugi pielgrzymuję razem z Cieszynem. W tym roku jest 206 osób, w tym mamy 7 kapłanów, kleryka, 2 siostry zakonne. Można pielgrzymować z Cieszyna, również i ze Strumienia. Idzie grupka ponad 30 osób. Zanosimy nasze osobiste intencje do Częstochowy, ale stworzyliśmy również formularz internetowy, gdzie każda osoba, której leży na sercu jakaś sprawa, chciałaby ofiarować to Matce Najświętszej, można. Ten formularz znajduje się na stronie internetowej Pielgrzymki Cieszyńskiej, Pieszej Pielgrzymki Cieszyńskiej, jak i również na stronie internetowej parafii Cieszyn Bobrek. Najstarszym uczestnikiem jest ksiądz prałat Stefan Sputek, 77 lat. Natomiast najmłodszą uczestniczką jest Ela Klusa, rok i 6 miesięcy. Na wzgórze jasnogórskie przychodzimy o godzinie 12 w najbliższą niedzielę. Tam od godziny 12 rozpocznie się powitanie pielgrzymów. Natomiast o godzinie 14 będzie sprawowana msza święta na wałach pod przewodnictwem księdza biskupa Romana Pindla. Piesza pielgrzymka cieszyńska na Jasną Górę dotrze do Częstochowy 11 sierpnia. Na wałach jasnogórskich przywita pielgrzymów biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel. Kamerą na pierwszym odcinku pielgrzymowania towarzyszył pątnikom Mariusz Jaszczurowski.